pochodzi typowo z Mikołaja. To mi się tak, to jest ten z Mikołaja odnośnie. O te nasze religianki koryny jest na dzień. No, tak. Ej, fajnie. Uroczystości Bożego Ciała obchodzone są w drugi czwartek po Zielonych Świątkach, a procesje do czterech ołtarzy, główna część kościelnej liturgii, znane są od XV wieku. Z pewnością nie jest tak odległa tradycja tworzenia na Boże Ciało dywanów kwietnych. Rokrocznie w niektórych miejscowościach ziemi opolskiej, wodzisławskiej i raciborskiej, między innymi w Lubomii, Cyprzanowie i Raciborzu, na tracach procesji w Dzień Bożego Ciała przygotowuje się dywany z barwnych trocin, roślin zielonych czy kolorowych kwiatów. Trociny farbuje się na rozmaite kolory. Krzątanie mieszkańców widać od wczesnych godzin uroczystego czwartku. Układają na drodze procesji małe arcydzieła. Używając własnoręcznie wykonanych drewnianych form, tworzą dywany z rozmaitymi kompozycjami kwiatowymi, wzorami geometrycznymi czy symbolami religijnymi, każdego roku inne. Przygotowują także ołtarze i zdobią okna domów wzdłuż ulic, którymi podąży uroczysta procesja. Kilkadziesiąt lat temu do tworzenia dywanów powszechnie używano tataraku. Jego intensywny zapach do dziś pamiętają najstarsi mieszkańcy. Coraz mniej. Ledwo jedna trzecia wsi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Procesja Bożego Ciała ma niezwykle uroczysty charakter. Uczestniczą w niej wszystkie pokolenia mieszkańców parafii, ale po kwietnym dywanie podąża tylko kapłan niosący monstrancję. Po zakończeniu procesji uprzątnięte zostaną ołtarze i kwietne dywany, a dekoracje religijne w oknach pozostaną przez cały dzień.
Niektórzy uczestnicy uroczystości przyniosą do domu na szczęście i dla ochrony dobytku zielone gałązki brzozy, zerwane z dekoracji ołtarzy.